Cześć! Z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Pontiac Bonneville to najbardziej luksusowy model Pontiaca produkowany w latach 1958-2005. W tym czasie powstało 10 generacji. Samochód, jaki dzisiaj testuję, został wyprodukowany w roku 1992. To dziewiąta generacja. Bonneville dziewiątej generacji zawsze był czterodrzwiowym sedanem, posiadał napęd na przednią oś oraz był wyposażony w czterobiegowy automat. Mierzy 5 m 10 cm długości, 1,80 m szerokości i 1,40 m wysokości. Waży około 1600 kg. Pod maską zawsze znajdował się benzynowy silnik 3.8 V6 w różnych wariantach mocowych. Była nawet dostępna bardzo mocna wersja z kompresorem. A nasz egzemplarz wyposażony jest w silnik 3.8 V6, 170 koni, 305 Nm momentu obrotowego. Czas rozpędzania od 0 do setki to katalogowo 9 sekund. Ojojoj, kto to tak piszczy? Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie i wynosi 185 km na godzinę. Bez ogranicznika ten samochód pojedzie około 215 km na godzinę. Na atrapie mamy bardzo ładne logo Pontiaca. A tutaj pod spodem SSE, czyli wersja tego Bonneville'a. 3800. Żeby absolutnie nikt nie miał wątpliwości, jakiej pojemności jest silnik. A dalej typowo po amerykańsku. Bardzo dużo opisów i ostrzeżeń. Jest tutaj także typowo amerykański patent, czyli niewielka lampka, która pomoże nam oświetlić komorę silnikową w razie awarii. A spalanie według deklaracji właściciela wynosi między 10 a 16 litrów 95 na 100 km. Samochód ten został wyprodukowany w 1992 roku, a w roku 1995 przybył do Polski. A to są jego cały czas aktualne czarne tablice rejestracyjne. Od 1995 roku wciąż zarejestrowany jest na warszawskim Ursynowie. Piękna syrenka, co nie? Mimo ponad 30 lat na karku, ten samochód nigdy nie doznał żadnego wypadku ani stłuczki. I zobaczcie, jaki piękny zielony lakier znajduje się na tym samochodzie. Widać także delikatny brokat w tym lakierze. No dla mnie coś pięknego. Patrząc jeszcze na ten samochód z zewnątrz, możemy zauważyć, że starano się powiększyć optycznie jak najbardziej powierzchnię szklaną tego samochodu. Mamy tutaj cienkie, wręcz ażurowe słupki A. Niewielką szybkę tutaj. Kolejny słupek. Szybę kierowcy. Ten słupek jest czarny, żeby go optycznie zmniejszyć. Szybę pasażera z tyłu, znowu cienki słupek, kolejna szybka, niewielka ilość blachy i od razu szyba tylna. Dzięki takiemu rozwiązaniu widoczność we wszystkich kierunkach w tym samochodzie jest doskonała, a w środku jest jasno i bardzo dużo światła. Pojazd ten wyposażony jest w dużą ilość naklejek, które opowiadają nam historię tego samochodu, tak jak na przykład ta naklejka od systemu alarmowego, czy ta naklejka, która mówi nam o tym, że jest to specjalne zabezpieczenie, żeby dzieci same nie wysiadały. I kiedy jest one włączone, możemy drzwi otworzyć tylko z zewnątrz. Ale tutaj widzimy taki numer. Jest to coś, co kiedyś w polskich samochodach było bardzo popularne. Czyli oznakowanie elementów. Obok znajduje się kolejna naklejka, że ten samochód jest wyposażony w system antykradzieżowy. Pojazd jest chroniony przez centralny rejestr oznakowanych pojazdów, a o tym, z jakich czasów pochodzi ta naklejka, świadczy chociażby krótki numer telefonu. Dzięki temu, że ten samochód przez tyle lat pozostawał w jednej rodzinie, zachowały się takie piękne artefakty. Na przykład trzyczęściowa instrukcja serwisowa do tego samochodu. I nie jest to żadne wydawnictwo niezależne, ale jak widać, jest to wydawnictwo General Motors, Pontiac Division. Myślę, że po tylu latach jest to biały kruk. I są tu naprawdę wszystkie możliwe informacje, co, jak, w jaki sposób naprawiać. Bezcenna wiedza. Ale oczywiście nie jest to wszystko. Tutaj mamy taką książeczkę i instrukcję użytkownika. Jest to oczywiście oryginalna instrukcja użytkownika, a ze względu na lata, w jakich ten samochód powstał, jest ona także bardzo ciekawa. You're driving on the road,
defensive driving, czyli jazda defensywna, a tutaj mamy drunken driving, czyli to, co się dzieje, gdy wypijemy alkohol i będziemy kierować. Bardzo podobają mi się te wszystkie grafiki i wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Jak należy hamować, jak należy kierować, jak jeździć w nocy, jak jeździć w deszczu, jak jeździć w mieście, czy chociażby jak jeździć we mgle. W tej instrukcji jest całe mnóstwo obrazków, całe mnóstwo przydatnych informacji, a wszystko to z pięknymi grafikami prosto z lat 90. No i mamy jeszcze takie piękne pudełeczko. Tutaj w środku podziękowanie za używanie systemu alarmowego. Broszura. I ta broszura jest o tyle ciekawa, że Pontiac opowiada oczywiście o historii modelu, o wyposażeniu, ale na przykład odnosi się do tego, że ten samochód ma większy moment obrotowy niż BMW 525i. A tu jest cała tabelka, która pokazuje, tudzież próbuje nas namówić do tego, że Pontiac Bonneville SLE jest samochodem za $24,000 i w ten sposób jest on dużo tańszy od swojej konkurencji. Acura Legend? 34 000. BMW 525? 39 000. BMW 530? 43 000. I tak dalej, i tak dalej. Nawet jest tu Mazda 929 za 31 000. W tej broszurze Pontiac pokazuje, że kupując ten samochód, bardzo dobrze wydajesz swoje pieniądze. I o samych tych broszurach mógłbym zrobić oddzielny film. Tutaj taka ciekawostka. Oryginalny wycinek z gazety z 94 roku. Zobaczcie. To jest coś o jakichś robakach. I to jest po prostu wycięta strona z gazety. You could spend 1000 more and a luxury import, but why? No i tutaj kolejna broszura. A na sam koniec coś pięknego. Co to takiego? Jest to kaseta. Oryginalna kaseta dodawana do tego samochodu. Na pierwszej stronie to, co znajduje się w naszym samochodzie i sterowanie radiem na drugiej stronie tej kasety. Oczywiście nie będę jej próbował odtwarzać ze względu na to, że boję się uszkodzić tak starą taśmę, ale oryginalna kaseta Pontiac Motor Division General Motors Corporation to naprawdę piękny artefakt. Pontiac Bonneville zazwyczaj był bardzo bogato wyposażony. Już w podstawie znajdował się tutaj ABS czy poduszka powietrzna kierowcy. Ten pojazd był pierwszym pojazdem z grupy General Motors, który mógł mieć poduszkę powietrzną pasażera. W opcji było także kontrola trakcji, skórzana tapiserka, automatyczna klimatyzacja, pompowane wielokonturowe fotele czy nawet head-up display. W standardzie znajdowały się oczywiście elektryczne szyby lusterka oraz centralny zamek. A to wszystko w 92 roku. Zaglądamy zatem do środka, a tutaj do opowiadania jest całe mnóstwo rzeczy. Na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to europejski samochód. Mamy fotele w rozmiarze XXL, ale zacznijmy sobie od drzwi kierowcy. Jest tutaj lampka, która ułatwia nam wsiadanie do środka, podświetla nam miejsce przy progu albo, jeżeli są drzwi zamknięte, nogi pasażera. Mamy tutaj uchwyt na kubek. Nasz kubeczek doskonale się tutaj mieści. No i wszędzie bardzo miękkie materiały. Miękki materiał, miękka skóra. No tu już niestety plastik. Też plastik, ale to wszystko jest takie dosyć miękkie. Tutaj jest jakaś wykładzinka. Oczywiście panel od elektrycznych szyb. Przy panelu elektrycznych szyb znajduje się także przycisk od centralnego zamka. W tym miejscu bardzo niewielki, o dziwo nieopisany joystick od elektrycznych lusterek. Na drzwiach znajduje się także przycisk do otwierania bagażnika. Bardzo popularne rozwiązanie w wielu amerykańskich samochodach. Co ciekawe, ta szybka nie otwiera się, a otwierana jest tylko ta część. Podobno dzięki temu ten samochód jest bardziej aerodynamiczny, a także cichszy w środku. A kolejna ciekawostka od razu po otwarciu drzwi. Pasy.
Wyglądają one zupełnie inaczej niż pasy dzisiejsze, a kolejną ciekawostką jest fakt, że są tutaj dwa zwijacze. Jeden na dole, a drugi na górze. Żeby zapiąć pasy, ciągniemy za samą klamrę, zapinamy się, wsuwamy tą klamrę do zatrzasku, a sam zatrzask też nie wygląda jak współczesny zatrzask od pasów. Jest tutaj bardzo ładne logo General Motors, które należy nacisnąć, żeby te pasy zwolnić. A jakie są fotele? Bardzo mięsiste, skórzane, bardzo miękkie, dosyć głębokie. Natomiast co jest w nich najciekawszego? Ustawianie. To jest panel do ustawiania foteli. Pierwsza ciekawostka polega na tym, że ustawiamy fotel kierowcy albo fotel pasażera. Nigdy nie możemy ustawiać obu tych foteli naraz. Kierowca, pasażer. Przyciski są wspólne. Na przykładzie fotela pasażera chcę Wam pokazać, w ilu płaszczyznach da się go ustawiać. Odległość fotela od kierownicy. Bliżej. Dalej. Następnie na środku. Wysokość siedziska. Potem oparcie. W drugim rzędzie od lewej. Mój ulubiony. Obejmowanie. Pierwsza kołyska. Druga kołyska. No i trzeci rząd. Pierwsze podparcie pleców. Drugie podparcie pleców. Oraz trzecie podparcie pleców. Z tak szeroką regulacją nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie był w stanie tutaj znaleźć wygodnej pozycji za kierownicą. Miejsca jest tutaj bardzo dużo. Ja, mierząc 185 cm wzrostu, gdy znalazłem wygodną pozycję za kierownicą, nad głową mam dużo wolnej przestrzeni, a należy pamiętać, że znajduje się tutaj także otwierany szyberdach. Jak większość rzeczy w tym samochodzie, sterowany jest on elektrycznie. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, jak powiem, że ten fotel jest bardzo wygodny, obszerny i całkowicie nastawiony na komfort. Mi siedzi się w nim bardzo dobrze. A jakie jest moje pierwsze wrażenie zza kierownicy? Muszę powiedzieć, że to, co teraz widzę, robi na mnie duże wrażenie. Deska jest bardzo długa. Normalnie daszek kończyłby się gdzieś tutaj, ale on jest pociągnięty jeszcze dalej, praktycznie aż do schowka pasażera. Potem przechodzi w dół, obejmuje wszystkie tutaj pokrętła, panele i przełączniki, łącznie z nawiewem, i dopiero chowa się gdzieś tam pod kierownicą. Wkładam kluczyk do stacyjki. Warto zwrócić uwagę na to, jak malutki jest to kluczyk. No i patrzcie, co teraz się wydarzy. I w środku tego elementu jest całe mnóstwo rzeczy, ale zacznijmy od lewej. Najpierw mamy włącznik do świateł, a także przekręcając go w lewo lub w prawo możemy zwiększyć ilość podświetlenia wnętrza. Tutaj jest elektroniczny kompas. Czuję się jak w jakiejś grze komputerowej z lat 90. Obrotomierz, prędkościomierz, ilość paliwa, komputer pokładowy. Teraz jak zamknę drzwi, to ta konsolka zniknie. Temperatura cieczy chłodzącej, ładowanie akumulatora, ciśnienie oleju. Na tym nie koniec ciekawostek. Samochód ten wyposażony jest także w head-up display. Wprawdzie nie świeci on tak jasno jak współczesne konstrukcje i najlepiej da się go zobaczyć, gdy jest ciemno. No i takie wyposażenie w 92 roku było wręcz futurystyczne. Panel z zegarami jest wielki, ale ten element jakby wychodzi poza zegary. W tym miejscu znajduje się gniazdo 12-woltowe
albo, tak jak kiedyś, zapalniczka. Automatyczna klimatyzacja. Klimatyzacja oczywiście posiada bardzo podobny wyświetlacz co komputer pokładowy. Może ona nam także pokazywać temperaturę na zewnątrz, temperaturę w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita, a może ona także działać w trybie automatycznym. Na panelu radia znajduje się elektroniczny zegarek, a same radio gra bardzo ładnie, a equalizer także bardzo fajnie działa. Zdecydowanie to radio nie ustępuje jakością żadnym współczesnym konstrukcjom. Ale czy to koniec luksusowych dodatków w tym samochodzie? Zdecydowanie nie. Mamy tutaj skórzaną kierownicę, ale to chyba nikogo nie dziwi. Sterowanie radiem z kierownicy. Czterobiegowy automat, który to ma bardzo klasyczne ustawienia Park Rear Neutral Drive. Są dwa drive'y, z czego ten jest drive'em z nadbiegiem, a ten drive'em bez nadbiegu, oraz zblokowanie do drugiego oraz pierwszego biegu. I oczywiście, jak przystało na samochód amerykański, mamy także tempomat, który znajduje się razem z manetką od wycieraczek. A hamulec postojowy typowo po amerykańsku. Zaciągnięty, odpuszczony. A czy to koniec ciekawostek w tym samochodzie z przodu? Zdecydowanie nie. Jak w wielu innych samochodach amerykańskich, mamy tutaj podwójne wysłony przeciwsłoneczne. Zatem nieważne skąd i jak mocno nam świeci, zawsze możemy dobrze się zasłonić. A jakby tego było mało? W tym miejscu znajduje się także lusterko ze ściemnialnym podświetleniem. Przechodzimy dalej. Schowki i schoweczki, a Bonneville ma się tutaj czym pochwalić. W drzwiach mamy taki niewielki gazetownik, w którym zmieszczą się jakieś drobiazgi. Tutaj jest także uchwyt na kubek. W tym miejscu mamy taki trochę ukryty schowek na niewielkie drobiazgi. Centralnie jest skórzany miękki podłokietnik. Gdy naciśniemy przycisk, otwiera nam się. A cóż to takiego? To jest dodatkowy uchwyt na kubek, nasz kubeczek. No nie trzyma się tutaj najlepiej, jest po prostu za mały, a ten schowek jest naprawdę pojemny. Wprawdzie cały nasz kubeczek raczej się tutaj nie zmieści. No, nie domyka się, ale całe mnóstwo różnych szpargałów tutaj wejdzie. Przejdźmy do schowka pasażera. Jest on jednym z najdziwniejszych, jakich w życiu widziałem. Oczywiście jest tutaj klamka od otwierania, miejsce na kluczyk, żeby ten schowek zamknąć. Natomiast tutaj są nawiewy. I patrzcie, co się dzieje, gdy otwieram schowek. Schowek otwiera się wraz z nawiewami, a tutaj są nawiewy właściwe. Czemu zostało to tak zrobione? Domyślam się, że chciano zachować jeden element, nie wyodrębniać tych nawiewów, tak żeby tu był jeden element, a to wyoblenie, o którym już wspominałem, które mieści wszystkie zegary, radio oraz inne instrumenty, było drugim wyobleniem, żeby ta tapicerka, ta deska rozdzielcza była spójna. Zatem mamy takie ciekawe, przelotowe nawiewy. W tym miejscu znajduje się specjalna kieszeń na instrukcję obsługi, pasuje ona tam idealnie, a pod spodem nie za duży schowek. Bardzo bogate wyposażenie. Niesamowicie wręcz wygodne fotele ustawiane aż w 9 płaszczyznach. Zatem na miejsce pracy kierowcy nie mogę narzekać. Gdy siedzę na fotelu pasażera, zauważam, że miejsca jest równie dużo co na fotelu kierowcy. Jest on dokładnie tak samo wygodny. A czy schowek po otwarciu uderza nam o kolana? No, nie, chociaż dużo już nie brakuje. Bonneville to czterodrzwiowy sedan, zatem koniecznie muszę sprawdzić, jak siada się z tyłu. Drzwi otwierają się bardzo szeroko i raczej nikt nie będzie miał problemu z wsiadaniem. A miejsca jest tutaj wystarczająco. Miejsca na stopy jest bardzo dużo i mimo całkowicie obniżonego fotela kierowcy jestem w stanie pod ten fotel wsunąć moje stopy. Kolanami praktycznie nie zawadzam. No, co najwyżej delikatnie dotykam do fotela przed sobą. A jedyne, na co mógłbym narzekać, to fakt, że siedzisko jest bardzo nisko i siedzę z kolanami dosyć wysoko podniesionymi do góry. Z drugiej strony, na wysokości ramion oraz na wysokości głowy mam dużo wolnego miejsca. Zatem na tym fotelu można podróżować wygodnie, nawet gdy ja, mając
185 cm wzrostu, siądę za samym sobą. A na jakie udogodnienia mogą liczyć pasażerowie tylnej kanapy? Mamy tutaj bardzo duże gazetowniki w oparciach foteli przednich. Zasadniczo są to takie siatki, ale mnóstwo różnych rzeczy tutaj wejdzie. Na drzwiach nie ma żadnych schowków, jest tutaj tylko popielniczka. Oczywiście są tutaj elektryczne szyby. Natomiast tak, one nie otwierają się dalej. To jest maksimum ich otwarcia. Centralnie znajduje się kolejna zapalniczka albo gniazdo 12-woltowe. Jeden i drugi regulowany nawiew oraz dwa nieregulowane nawiewy na nogi pasażerów z tyłu. Gdy spojrzymy na tą kanapę, widzimy, że jest ona wyprofilowana zdecydowanie dla dwóch osób. Centralnie mamy duży, miękki podłokietnik. Pod spodem jest niewielki schoweczek. Trochę drobiazgów tutaj wejdzie, może nawet nasz kubek. O, mieści się, więc całkiem pojemny schowek. A z przodu dwa uchwyty na kubki. Zdecydowanie bardziej na amerykański rozmiar kubka niż na rozmiar europejski. Także tutaj mamy niewielki schoweczek. Bardzo praktyczny jest ten podłokietnik. Dodatkowo pod spodem mamy przepust na narty. Niezbyt częste wyposażenie w 90-tych latach. A centralnie znajdują się także tylko biurowe pasy. Zatem zdecydowanie jest to czteroosobowy samochód z możliwością awaryjnego przewiezienia osoby piątej. Duży sedan, zatem koniecznie trzeba sprawdzić, jaki jest bagażnik. Klapa jest naprawdę duża. Otwiera się bardzo wysoko. A bagażnik jest naprawdę duży. Niezbyt wysoki, ale bardzo głęboki. Całe mnóstwo miękkich toreb może tutaj się zmieścić. Ma on bardzo regularne kształty. Oczywiście trochę wnikają nam nad kola do środka, ale myślę, że na rodzinną, czteroosobową wycieczkę bez problemu jesteśmy w stanie się tutaj zapakować. Z ciekawostek jest tutaj coś, co nazywa się inflator. Jest to kompresor do kół. W tym samochodzie jest taka bardzo ładna torba. Ona jest skórzana na rzepy, zatem nie będzie nam się walać po bagażniku, a gdy to otworzymy, a tutaj znajduje się specjalny wąż do pompowania kół. Oczywiście na samym jego końcu jest ciśnieniomierz w kilopaskalach po amerykańsku, zresztą jak widać jest on made in USA. Tutaj także znajduje się taka lampa inspekcyjna podpinana pod 12 V. Czy jest to amerykańskie oryginalne akcesorium? Nie wiem i się nie domyślam. A na dnie tej torby znalazłem także takie amerykańskie bezpieczniki. A czy w tym samochodzie znajduje się koło zapasowe? Oczywiście, że tak. Tutaj mamy taką wielką pokrywę od niego, a tutaj instrukcja, jak wymieniać koło. A sama dojazdówka to też jest niezła ciekawostka. Jest to oryginalne koło z lat 90. w rozmiarze 135-70-15. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to 112 cm na głębokość, 140 cm na szerokość w najszerszym miejscu oraz 50 cm na wysokość. Co ciekawe, ten czteroosobowy sedan nie ma możliwości złożenia oparcia kanapy, zatem w tej przestrzeni ładunkowej będziemy musieli się zmieścić. Z drugiej strony, luksusowy samochód w latach 90. nie służył do przewożenia lodówek ani desek, zatem to, że oparcie się nie składa, nie powinno nas dziwić. Jedźmy tym cudownym wehikułem. Wow, ale to pierwsze metry, tu nie ma żadnej wątpliwości. To jest limuzyna, jest bardzo miękko i tak bujająco po amerykańsku. Mamy teraz cała seria progów. Wow. Tu mam bezpośrednie porównanie, bo na tych progach jeździłem już kilkoma różnymi samochodami. Między innymi chyba C6 też byłem tutaj i C5 na Hydra Active 3+. Cholera, to jest ta sama półka. Nie powiem, że lepiej, gorzej, bo ciężko mi jest tak powiedzieć. Jak tamtymi samochodami jeździłem jakiś czas temu. Ten się chyba ciut dłużej buja. O kurde. Wyjechaliśmy z drogi bitej, drogi
asfaltowej. Jest tutaj grunt, dziury, nierówności. No i się bujamy, tyle. A wiem, że to jest taka droga, na której plomby mogą wypadać, jeżeli ma się sportowy samochód. Więc krzywe płyty. Jakie krzywe płyty? Tu jest kostka Bauma, ale żeby było jeszcze zabawniej, to jest na kostce Bauma jest próg zwalniający. Wow. No. Niesamowite. Czyli czuję, że on jest miękki, bo on trochę nurkuje, jak się człowiek zatrzymuje, nawet tak delikatnie jak teraz. I on pochylamy się, to jest takie typowo amerykańskie zdecydowanie. No i jak się przyspiesza, nawet ja teraz jadę bardzo delikatnie, to przysiada jest to przysiadanie tyłu, no... Już bardziej amerykańskie to zawieszenie nie może być, po prostu 100% Ameryki w Ameryce, jak dla mnie. No i teraz poważny test dla każdego amerykańskiego samochodu. Mamy duży ślimak, wjedziemy w niego trochę szybciej, no przechylamy się, to ewidentnie. Zawieszenie jest bardzo miękkie. Ale nie mam poczucia jakiegoś takiego niebezpieczeństwa czy płużenia przodem. Jak na amerykański samochód, przy tej prędkości, w takim zakręcie jest nieźle. A nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że dobrze. Ciekawy dźwięk ma też ten kierunek. Metaliczny. Jedyne, co mnie zaskakuje w kwestii wygody, to spodziewałbym się mocniejszego wspomagania. A tutaj to wspomaganie jest jakby takie trochę słabsze niż spodziewałbym się po takiej bardzo miękkiej limuzynie. Ten samochód jest bardzo cichy i to nie chodzi o to, że silnik bardzo cicho pracuje, bo to też, ale wyciszenie tego samochodu. Mamy tutaj bardzo dużą powierzchnię szklaną, a mimo to jedziemy w miejscu, gdzie jest bardzo duży ruch wokół nas, a jest cicho, ja nie słyszę tych wszystkich samochodów, które wokół nas jeżdżą. I to jest super. To jest naprawdę coś wow. Teraz zrobimy mały eksperyment. Przez chwilę się nie będziemy odzywać i po prostu będziemy jechać. Tak jak się jedzie w mieście. Zobaczcie, jak jest cicho. Maska jest duża i trzeba przy takich manewrach, że tak powiem, miejskich mieć to na uwadze. No a hamulce, no powiedzmy, że są takie w pół drogi, nie są stricte amerykańskie, no ale to nie są europejskie hamulce, trzeba na to mieć, zwrócić na to uwagę, ale tak naprawdę to był samochód kierowany tylko do Stanów Zjednoczonych, do raczej bogatego klienta, bo to był najbogatszy Pontiac, zatem raczej nikogo w Stanach Zjednoczonych to nie dziwiło. No zdecydowanie, takie zawieszenie nie namawia do jakiejkolwiek szybkiej jazdy, ale to zdecydowanie jest samochód na trasy, więc sprawdzimy, jak porusza się z większymi prędkościami, a jeśli mnie pamięć nie myli, to w katalogu Pontiaca było napisane, że to jest samochód, w którym pożałujesz, że autobany są tylko w Niemczech, a w Stanach Zjednoczonych autobanów nie ma. No jestem ciekaw, jak taki samochód w dzisiejszych warunkach się sprawdza. 90 km na godzinę, około 1600 obrotów. A tu się dalej płynie, to jest niesamowite. Przede wszystkim niesamowite jest to, jak tu jest przyjemnie cicho w środku. Oczywiście jest bardzo wygodnie. I taka powolna jazda to jest naprawdę czysty relaks. Wynik mniej więcej na poziomie dobrej klasy średniej samochodu dzisiaj. Nawet mam gdzieś wyniki nowej Skody Super. Aha. A jak dynamika na trasie? 90 km na godzinę, gaz w podłogę. Bez zarzutu.
Nawet dzisiaj taka dynamika jest w zupełności wystarczająca, a ponad 30 lat temu to było coś, co na wielu mogło robić wrażenie. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 120 km na godzinę, równo 2000 obrotów, cały czas cicho i wygodnie. Natomiast muszę powiedzieć, że ten samochód, mimo tego, że zdecydowanie mógłby poruszać się szybciej, nie namawia do tego. Cały czas się tak relaksujemy, po prostu w tym samochodzie nigdzie, nigdy nam się nie śpieszy. Statek kosmiczny tym, co tutaj jest, tym, jaka tu jest wygoda, tym, jaka tu jest cisza, tym, jakie tu jest resorowanie. To jest zupełnie inny świat, więc jeżeli ktoś się przesiadał do tego samochodu, z jakiegokolwiek samochodu europejskiego, a szczególnie z samochodu z Europy Wschodniej, to jakby wsiadał do USS Enterprise, myślę, co najmniej. To jest po prostu amerykańskie do szpiku kości. Nie do podrobienia. Nie do podrobienia, tak. A jeżeli Ty jesteś właścicielem równie ciekawego samochodu i chcesz użyczyć mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji @gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować właścicielowi za użyczenie tego samochodu, gdyż takich przednionapędowych, z dużymi silnikami, luksusowych sedanów z lat 90. w Polsce jest coraz mniej i można powiedzieć, że jest to gatunek na wymarciu. Tym bardziej cieszę się, że mogłem takim samochodem się przejechać oraz pokazać Wam wszystkie niesamowite elementy, jakie znajdują się w tym samochodzie. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć! Nie zatrąbisz? Strasznie ciężko chodzi.